Witam was, kochani, w mojej kuchni. Dzisiaj mam sałatkę. Dziś zrobiłam sałatkę. Zachciało mi się tak sałatki, ale tak mi się zachciało. Z ryży mi się zachciało, no i zrobiłam z ryży, z kurczakiem. To znaczy, zrobiłam z indyki, ale można z kurczakiem zrobić. Bo akurat miałam indyka, kurczaka nie miałam. Ryż, mandarynki jeszcze do tego poszły. No i bardzo dobrze. I już was zapraszam na filmik. No kochani, ja tu mam kolendra, pęczek kolendry, świeżo kolendra i posieku się ją na drobno. No. tak posieka, oczywiście umytą i wysuszoną. Posieka ta kolendra, przełoży do miseczki. Wszystkie składniki będzie mieć na dole w opisie tam, bo tu tak nie pokazywałam dokładnie wszystkich razy. Okej, kolendra, tu mam dwie papryki czerwone pokrojone, ale takie mniejsze papryki, majsy. No, pokrojone w kosteczka. Teraz się wezna obiera świeże mandarynki, 3 albo 4. Jak wam tam do smaku pasuje, możecie potem zawsze jeszcze dodać ta mandarynka czwartą albo piątą, jak bardzo lubicie. Ta mandarynka się fajnie obrać i pokroić w kostka. No w kostka, w kosteczka, w kawałki, na małe kawałki takie. Wiecie jak to do sałatki. Aż mi się ta deska ślizgą. Miała się podłożyć coś mokrego pod to. Ta mandarynka do tej papryki. I tu mam ryż. Tu mi się jedna, drugą. Chyba 7 łyżek, że da ryżu. Ryż mu zawsze taki sypki się ugotuje. Ja tu miałam pasmati. Ten ryż pasmati, możecie inny wziąć. I tak też da na oko tego ryżu. No w sumie tak mogą być też dwie szklanki ugotowanego ryżu. No albo 7 takich kopiastych łyżeczek. I tu mu piersi z kurczaka, nie piersi, piersi z indyka. To były takie kotlety. Ja się ugotowała, zupa się z tego zrobiła. No chuda zupka, ale była zupka pyszną. Tam jeszcze pietruszka je, świeżo wyciągnięte z gorącej wody, z gorącego rosołu. I ja się pokroja na kosteczka. Tak jak to się mięsko zawsze gotuje. Bardzo dobry był ten indyk, taki soczysty. Bo jednak pier z kurczaka mu jakoś tak trochę inną konsystencję i troszkę tam suchą je, niech widzicie. Ten ryż, ten kurczak się do dwie piersi, możecie wziąć 3. Dwie piersi się pomieszczą. Mi z tego dużą miska wyszła nawet, no. Taką dużą. Te piersi z kurczaka się do tego ryżu. Teraz do ta kolendra do tego. No i reszta innych składników, nie? Papryka i ta mandarynka. Wymieszać to. No jak już go da, możecie więcej mandarynki dać, albo zamiast mandarynki możecie dać ananas. I teraz będziemy potrzebować sos curry. Ja tu mam kupiony sos curry. Myślę, że mi wybaczycie i nie zaszczujecie mnie niektórzy w komentarzach. I teraz się domy cała flaszka tego sosu, nie na przykład troszkę, to co mi tam na szybko wyleciało, pomięsać, posmakować, potem doprawiać pieprzem jeszcze troszkę i solą chyba, i potem dałach jeszcze resta, wszystko dałach ile można, wyskrobałach ile można tego sosu z tej flaszki i no. Wymieszach. Oczywiście skosztowałam tak na świeżo, jak na świeżo skosztowane to je. Jak na świeżo zrobione, to te smaki się jeszcze nie przegryzły, tak nie pokochały się ze sobą. Oczywiście trzeba poczekać tam pora godzin, wychłodzić i można ta sałatka jeść. Ostatnie moje zdanie pojawiło na końcu jeszcze. Sałatka była oczywiście dobrą. Możecie zamiast mandarynki ananas też wziąć albo brzoskwinię, ja nie wiem, co tam chcecie. Pyszne było z tym indykiem, takie soczyste. Kura jednak je troszeczkę suchszą. Indyk był taki fajny, soczysty. Sałatka smakuje, na drugi dzień smakuje inaczej, jak ona jest świeżo, jak tak na świeżo zjecie, to taki bardziej intensywny smak tej kolendry, a potem ona się tak przegryzie już tymi smakuma, to tak potem na drugi dzień już, albo na wieczór, żeby tak długo musi postać, że jak postoja. Jak ona tak postoi, przez całą noc w lodówce, te smaki się tam przegryzą, pokochają się ze sobą i wtedy nie czuć tego smaku tej kolendry. Dobra kochani, myślę, że wy próbujecie, możecie na święta zrobić. Myślę, że wam się podobało. Dzięki za komentarze, dzięki, żeście ze mną są. Życzę wam wesołych świąt i do następnego razu. Cześć!